Gratulacje, to była jedna z najbardziej spektakularnych wygranych w historii w ogóle żeńskiej drużyny GKS-u Katowice. Bardzo się cieszymy z tej wygranej. Oczywiście można powiedzieć, że pani trener Karolina Koch wpisała tutaj historię, tak? Bo wygrana z Sosnowcem, teraz z Górnikiem, to wszystko bardzo cieszy. Spodziewałeś się takiego meczu tutaj w Łęcznej? Spodziewałyśmy, że to będzie ciężkie, wyrównane spotkanie, natomiast byłyśmy pewne i chciałyśmy jak najbardziej wywieźć ten 3 punkty. Ozdobą tego spotkania była twoja bramka. Powiedz trochę z twojej perspektywy, jak doszło do strzelenia tego gola, bo musiałaś podjąć taką błyskawiczną decyzję. Powiem tak, często na treningach właśnie uderzam z dystansu w cofane piłki i tym razem to się udało. Powiedz, po takiej spektakularnej wygranej, no te apetyty rosną. Na co uważasz stać waszą drużynę w tym sezonie? Nie będę tutaj zdradzała naszych, że tak powiem, celów, na pewno na bardzo dużo. Udało się w tym sezonie wygrać w Sosnowcu, wygrywamy także w Łęcznej, to pokazuje, że dla Gieksy nie ma chyba rzeczy już niemożliwych w Ekstralidze. Myślę, że to powtarzałam dziewczynom od samego początku, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym, a teraz dziewczyny to udowadniają na boisku, naprawdę stać na wiele. Spodziewaliśmy się trudnego meczu, ale wyszło na to, że wygraliśmy łatwo i przyjemnie. Czy łatwo i przyjemnie, nie wiem. Łęczna to jest drużyna, tak jak mówiliśmy przed meczem, potrafi grać w piłkę i myślę, że to było fajne widowisko stworzone, ale na pewno cieszy to, że strzeliliśmy 3 bramki i przede wszystkim na 0 z tyłu w końcu. O czym możemy myśleć w kontekście kolejnych meczów, bo wygląda na to, że Gieksę stać na wygrywanie absolutnie z każdym w tej lidze. Ja myślę, że my do każdego meczu przygotowujemy się indywidualnie, że tak powiem, chcemy wygrać z każdym w tym meczu, więc myślę, że za tydzień też przy grupowej będzie fajne widowisko. Tylko jeden taki smutniejszy element tego spotkania, czyli kontuzja Weroniki. Wiadomo z takich pierwszych ocen, co się mogło stać, kiedy Weronika może wrócić. Właśnie nasz fizjoterapeuta konsultuje to. Wiemy, że najprawdopodobniej nie jest to złamanie, a dokładną diagnozę poznamy po powrocie do Katowice. Gratulacje. Pani trener! Brawo! Kacku! Kacka? Prawie! Chciałaś zejść do środka i widzieć, czy ty brawo! 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 Chodźcie! Bardzo! Ej, dzisiaj jest!